Cześć, witajcie po tej krótkiej przerwie. Ja jestem Kuba, a to jest Dogrywka. Program, który pokazuje futbol od innej strony i mam nadzieję, że i ja, i wy zostaniecie tutaj na dłużej. Dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć od wątku e-sportowego, bo nie wiem czy wiecie, ale coraz więcej klubów inwestuje w sekcję związaną z grami komputerowymi. Tak też ostatnio chciał uczynić szwajcarski klub Young Boys Berno, co nie spodobało się ich fanom, co pokazali obrzucając boisko piłkami tenisowymi oraz padami od PlayStation. Osobiście nie rozumiem, co ich tak zbulwersowało, bo taka sekcja to dla takiego klubu nieduży wydatek, a może przyciągnąć rzeszę młodych fanów i pociągnąć za tym zyski ze sprzedaży gadżetów chociażby, a jak wiadomo w tych czasach piłka nożna to jednak biznes. Chętnie poznam wasze zdanie na temat e-sportu. Czy to dalej sport, czy kluby powinny iść w tą stronę, a może sami gracie w jakieś gry? Podajcie jakie, chętnie poczytam. Jednak wracając do odcinka, jeśli już trafiliście na mecz, na którym niewiele się dzieje, a wy akurat nie macie pod ręką nic do rzucenia na boisko, możecie sobie znaleźć inne kreatywne zajęcie, jak ta pani z filmiku, który zobaczysz teraz. Jednak z założenia na mecz przychodzimy po to, żeby wspierać nasz ukochany klub. I tak na przykład w Warszawie doping jest prowadzony przez całe rodziny, w tym matki z dziećmi. I jestem niemal pewien, że film ten jest odpowiedzią na inny film, który już od wielu lat krąży w internecie, gdzie młoda fanka klubu z Wielkopolski śpiewa piosenkę, która może się nie spodobać mieszkańcom Warszawy. Do nienawiści, do tej drużyny, tak wychowano nas i bez powodu, i bez przyczyny. Śpiewamy dziś na cały świat, a Legia Kurczak, a Legia Kurczak, Legia Warszawa, starym kurczakiem jest. Ale nie oszukujmy się. Utarczki między kibicami klubów są nieodłączną częścią piłki nożnej. Jednak na zakończenie tego odcinka chciałbym jeszcze wrócić na boisko, gdzie emocje są czasem tak wielkie, że aż iskry lecą. Kiedy? Z koplewymi, ja? I tak jak już wspomniałem, to już koniec tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zostawcie też komentarz, który z filmików podobał wam się najbardziej. Bardzo pomoże mi to w tworzeniu kolejnych odcinków. A więc, do zobaczenia!